Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Doom 3. Jesteśmy w elektrowni Enpro, gdzie ostatnio udało nam się zażegnać katastrofę i uruchomić drugi rdzeń chłodzący w elektrowni, dzięki czemu wprowadzimy zaraz kolejną falę demonów. A nie mówię? What the fuck? Jezu, jak ja ich nie lubię. Kurwa. O Boże, jak to tutaj... Dobra, nieważne. Ja. Nie. Nienawidzę tej gry! Jezus Maria, w stylu przeciwników po prostu... Dobra, mam inny pomysł. Hello! Hello! Auć! 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 Jezu, 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 to jest straszne, no! Są jakieś cheaterskie autentycznie. Ja pierdol. Co to za moment jest? Dobra, trzeba je eliminować w takim razie tutaj jednak. Dobra, wiesz co, ja nie nadążam je zabijać. Nie, Boże. Jezu, 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 Jezu. Naprawdę aż tak bardzo. Już? Okej. Okay. Dobra, tym razem jakoś to poszło. Rozprzodowanie. Nie wiem, Lost Souls są dla mnie irytujące. Pięknie. Znowu save. Wow. I tak najbardziej wkurwiający poziom będzie dopiero dalej. Jak zwykle z dwóch stron. Doom inaczej nie postępuje z graczem. Zawsze gangbang jest z dwóch stron. Okej, okay. Jedźmy na górę. Komora druga. Teraz pytanie... Gdzie tak naprawdę powinniśmy się teraz udać? Bo zatrzymaliśmy cały ten wyciek niebezpieczny. Myślałem, że coś zasuwa po ścianie. Ja już mam jakieś schizy. To teraz powinno być coś, powinno się coś otworzyć na pewno. Ja powiem wam, że Doom bez latarki, Doom 3 bez latarki to ma klimacik. Naprawdę ma klimacik. Okej. Okay. Znowu save, by tego nie powtarzać. Naprawdę byliśmy nisko. Tutaj nic. Tutaj też nic. Wow, nawet mnie nie trafiły. Yeah! Idziemy dalej. To było coś. Teraz powinno być otwarte. Właśnie, te drzwi powinny być teraz otwarte. Grodzie otwarte. Bardzo się cieszę. Zapiszmy grę.
Hello! Jeszcze jeden, na pewno będzie więcej. Albo ty będziesz. Pozwolę taki ciekawy przy nim. On jest mało wytrzymały, ale jak go trafi się mogę. Coś powiem wam, że mi tu śmierdzi. Bo za mało przeciwników wyskoczyło. On się potrafi teleportować. To jest atut. To jest jego atut i ma całkiem spory zasięg, jak do walki wręcz. Dobra, więcej. Pas z amunicją do obrotówy. Czyli potocznie mówiąc minigana. I teraz spróbujmy... tu mogę coś wybuchowego. Nie wiem, czy coś zabiłem, ale wyglądało to całkiem fajnie. Nie ma? Nie ma. Ktoś zadał pytanie, czemu tutaj jest tak dużo w ogóle szafek poukrywanych i skrzyn. Jaki smuteczek. Słyszałem was. Jezu! Się tak syczeć. Nie, coś czuję, że tego pożałuję. Albo i nie. Okej. Okay. Save all, nic nie widziałem, to po prostu nic kompletnie. Musimy się chyba dostać do centrum komunikacyjnego. Wiem, że musimy się dostać. By nadać określoną transmisję. Okay. Zabity, zabity, świetnie. Mam pełne zapasy, ale tam może być jakaś amunicja. Ui. Ile mam amunicji do plazmy? No, możemy z tym trochę połazić nawet. Niezbyt ufam takim beczkom porozstawianym po kątach. Najpierw save, będę save'ował bardzo często niestety. Jeszcze jeden atut tego przeciwnika. Jest cichy. To taki stealth assassin. Wiem, że strzelałem z plazmy do zombiaka, tego się nie robi, ale trudno. Czy co? Jeszcze to jeszcze troszeczkę cofnę. Hello! Właśnie, bo to była apteczka. Świetnie. I pozwólcie mi wyłączyć jedną rzecz. Bo to mnie aktualnie trochę denerwuje. Sigmo game. Enemy health type skull. Randomize of cyber demon. Random encounters. To są te losowe starcia. Może niekoniecznie na tym poziomie trudności, wiecie? Bo to jest na przykład spawnowanie tych różnych przeciwników. To sobie na razie wyłączymy. Mam wrażenie, że trochę za trudno mi się gra w tą grę. Jakbym grał na niższym, okej. Okay. No ale niekoniecznie teraz. Chodzi o to, że przeciwnicy się będą pojawiać właśnie losowo. I nie w miejscach zaplanowanych przez twórców. Tylko całkowicie losowych. No i że się będą odradzać. Dobra.
była duży wybuch. No i teraz pytanie, gdzie powinniśmy pójść? Tutaj? Magazyn plazmy. A, 9, 5, 3. 9, 7, 3. Nie. Ta babka mówiła. Momentum. Muszę ją przesłuchać jeszcze raz w takim razie. Dziennik audio analityka technicznego Teresy Cesar. 3 listopada 2145 roku. Wyniki wczesnych testów magazynków amunicji w nowych karabinach plazmowych Mach 3 przerosły nasze wszelkie oczekiwania. Możemy magazynować 2 razy więcej plazmy w tych samych starych zbiornikach. Wykorzystując techniki opracowane dla pojemnika molekularnego, możemy moim zdaniem 2-krotnie zwiększyć pojemność kanistrów. Moje pierwsze testy kanistrów amunicji wypadły pomyślnie. Reszta techników bardzo mi pomogła. Ze względów bezpieczeństwa umieściłam karabin plazmowy w szafce 743. Kod do niej to 972. Koniec wpisu. 972, ale pytanie... Nie. Magazyn plazmy. Jaki tu jest kod? Tak, nie trafię. No dobra, trudno w takim razie. Raczej sobie do niego nie wejdziemy, choć tutaj byłoby dużo amunicji. Kurwa. Plasma storage. Wiecie co, poczekajcie chwilę. Poszukam jeszcze w tych pli tutaj w... No. W PDA tego kodu i wrócę do was za chwilkę. Tylko chcę przesłuchać, muszę kilka rzeczy jeszcze. Okej, już jestem. Więc tak, nie znalazłem tego, ale sprawdziłem sobie w internecie, ponieważ zależy mi na dostaniu się tam, tam jest dużo amunicji. I to jest z jakiegoś w ogóle PDA, którego jeszcze nie znalazłem. Więc tak jest, 7, 3, miał być 7, 7, 4, 2, 7, 3, 2, no god fucking damn it! 7, 4, 3. Jezu, jak ja nienawidzę swojej pamięci do liczb, to po prostu jest tak wkurwiające, że aż... za chwilę. Okej, już jestem, to jest... Boże... 7, 3... 7, 3, 4, dziękuję bardzo. Jest zombie, przepraszam. Ale dzięki temu mamy naprawdę... Wow. Masę fantów. I rzeczy, które nam się przydały. Jak najbardziej. Dobra. Było warto. Gdzie teraz powinniśmy się udać? Pytanie numer dwa. Tam przeszliśmy. Chyba dalej się musimy cofać. Ponieważ zatrzymaliśmy to zagrożenie eksplozji. Oh, hello. Hej, tutaj. Dostaliśmy. Nie wiem, ile jeszcze zdołam przejść. Weź tę kartę transmisyjną. Nie możemy tu zostać. Tu nie jest bezpiecznie. Lepiej chodźmy. Ktoś jeszcze? Czy tylko jeden? No dobra. Ostatniego Marina wykończył demon. Przy okazji...
Słyszałem cię. Jak on się materializuje, to można do niego spokojnie strzelać, wtedy też będzie obrywał. No, albo celować tam, gdzie aktualnie spadają te ogniki. Czy jest światło. Okej, tędy można wyjść. Ale ja tu jeszcze nie chcę iść. Ja chcę zobaczyć, czy oni tutaj mieli coś ciekawego może. Nic kompletnie? Żadne... O, właśnie, jest na przykład PDA. Steve Hammer, obsługa techniczna. Od kiedy szeregowemu Swensonowi odbiło i strzelił do maszyny do napojów, potem podpalił się z karabinu plazmowego, jesteśmy lekko podenerwowani. Wszyscy konserwatorzy wiedzieli, że nie jest z nim dobrze. Wreszcie, kiedy ta przeklęta maszyna nie chciała mu wydać reszty, stracił nad sobą kontrolę, zaczął kląć jak szewc. Czy nie sposób było się nie śmiać, gdy podpalił tę maszynę, ale zanim zdążyliśmy zareagować, skierował na siebie dawkę plazmy, która mogłaby zasilić cały biurowiec. Z głowy nie zostało nic, co można byłoby posprzątać. Tylko para. Straszne. Wiem, że ze względu na problemy psychologiczne, które mieliśmy ostatnio, potrzebna jest dodatkowa ochrona, ale kiedy strażnikom odbija... Nie wiem, cała ta broń i amunicja... Czy naprawdę potrzebujemy tu takiej siły ognia? Paru z nas postanowiło schować wszystkie znalezione, niezabezpieczone ładunki plazmowe. Kod to 734. Chyba będziemy spać lepiej, wiedząc, że są zabezpieczone. No dobra, to w sumie nawet... nie musiałem... zaglądać do internetu, tylko niedaleko było to PDA. Troszkę się wyprzedziłem. Dobra, gdzie teraz pójdziemy? Transfer łączności. Okej. Okay. Stanowisko konserwacji i transferu. I to jest chyba ten poziom, którego ja nie znoszę. Bo to będzie poziom z taką jeżdżącym wózeczkiem. A raczej platformą? Czegoś, co można nazwać w ten sposób. Dobra, tylko tu będzie chyba wyjście na zewnątrz, prawda? Spójrzmy śluzę. Wow! Teraz z tym panem nie walczymy. Albo będziemy zmuszeni. Więc pomidor, moi drodzy. Pięknie. Dobra, weźmy tlen. Okej, tam mamy iść. Nie widzę. Nie, stąd przyszedłem. Gdzie mam do jasnej cholery iść? Bo tędy wjechali. Okej, teraz widzę. To był nowy przeciwnik. Ja go nazywam pieszczotliwie pomidorkiem. Zresztą jak bardzo duża liczba graczy. Znanym jest tak zwany Kokodimon. Z... Marino, jak najszybciej rusz tyłek do centrum łączności. Już? Nie już? Wrednie się zespawnowałeś. Wow, dobra, wracamy do plazmy. Nie chciałem zombiaka z plazmy strzelać, ale... Niestety było to konieczne. Tam coś na dole jest może? Ciekawego? Mamy na pewno... płytek pancerza. No i znowu nasz przełożony powiedział, żebyśmy zabierali tyłek do tego centrum łączności. Kolejnego tam słyszę. Jego to wolę jak najszybciej zabić. Ależ pięknie wysmarowane ściany tu są. Wow. Okej. Jeżeli mi się wydaje, a raczej dobrze mi się wydaje, to był chyba Hell Knight. To na Hell Knight jest zdecydowanie za wcześnie. Nie? Tam musimy iść. Ile mam jeszcze amunicji? Dużo, mogę z tym biegać.
Znaczy na Hell Knighty to już takie bardziej kozackie, bardziej kozaccy przeciwnicy. What the fuck? Czy ten szkielet się poruszył? Bo przez chwilę podskoczyłem, powiem wam. Pięknie. Którego nie lubię. Teraz save all. Najszybciej biegniemy dalej, jak się da. Okej, udało się. Szybko. Bezboleśnie to zrobić. Znowu save all. Hello. Nims ADHD? Wszystkich wadek wolałem to też wysadzić. Okej, okay, to się udało bardzo ładnie załatwić. Trudny element gry. Zobaczmy, co było w takim razie na górze. Na górze był średni. O, Kokodimon był. Wow. Po czym poznać, że tu w ogóle nie opłacało się wchodzić. Może po tym, że straciłem połowę HP. Hello. Doskonale. Plazma. Zobaczmy, jak coś tu wyskoczy mi. Za wejście? Nie. 10 punktów zdrowia, to mało, ale... Myślę, że starczy. Przy okazji save'a zrobimy. Tam ci Swanson i tak dalej, czy jakoś to nazywali. Jeszcze jeden. Trzy pomidorki. Nie jest zbyt prosto. Tam widzę apteczkę. I tu chyba będzie dużo przeciwników. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy. Tam była na pewno jedna apteczka, więc zobaczmy ją. Czy weźmy ją na pewno. Świetnie. Od razu save. Dużo amunicji mamy, więc nie muszę się na razie o to bać. Tutaj nic ciekawego. Może tutaj coś, albo na szczycie. Źle. Dobra, mam plazmę. Więcej plazmy. No i tak naprawdę trochę chujowa, bo bez zdrowia jesteśmy. Okej. Czatowniku jeden się na mnie czaił. No, przepustka tu niestety nie działa. Musimy iść tam. Dobra, kolejny save all. Wow! Jeszcze jeden. Zrobiłem to w ostatnim po prostu momencie. Znalazły się piły mechaniczne na Marsie. O którym nam mówiono. Szkoda, że mi się broń zmieniła automatycznie, bo wolałem go zabić ręcznie. Znaczy, wolałem go zabić raczej za pośrednictwem broni palnej.
Mówiąc i uściślając plazmowej. Okay. Trzech takich dziwnych typów. Dobra, mamy PDA. W tym razie ja sobie pozwólcie, że ja sobie przesłucham. James Holiday. Dziennik audio kontrolera Jamesa Holidaya, 24 września 2145 roku. Niedawne problemy z transporterem z punktu 3 skłoniły Radę do rozpoczęcia oficjalnego śledztwa. Badamy limity obciążeń i proponujemy lepsze sposoby zabezpieczenia artefaktów punktu 3. Nasz sprzęt... Co jest kurwa? Cholera, ten pieprzony PDA jest... Czy cokolwiek działa? Dupki. Dokończę później. Okej. Okay. Coś tam się stało. Ja zobaczmy, czy możemy teraz dostać się tam na górę. No i pięknie. Okej. Zwykła strzelba. Jeszcze ktoś? Cudownie, widać tutaj tak dużo. Nie widziałem go nawet. Sorry, ale po prostu aktualnie przeżywam. O mój Boże, nie! Wow. Dobra, takich momentów nie lubimy. Naprawdę nie. Okej, tam się coś otworzyło. Kolejne dwa demony, oczywiście. Dobra. Tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa, muszę ochłonąć.